Jaya Charyadava, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 14 płyta, 54 ścieżka. Next is a class on the Srimad. Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 7, tekst 26, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 24 września 1976 roku we Vrindavan w Indiach. A tutaj na folio jest 2 września. Kimidam sit kuto veti deva deva labesmi aham sarvato mokamaya ti teja paramabdhar sa asatthava brahmastra brahmastra aśvatamy. My rozmawialiśmy o tej brahmastrze. To jest prawie podobne do współczesnej broni nuklearnej czy bomby. Ale to jest robione z chemikali. Ale ta brahmastra jest zrobiona z mantry. To jest subtelny sposób. Współczesna nauka nie dotarła do tego punktu subtelnej egzystencji. Dlatego oni nie mogą zrozumieć, jak przebiega transmigracja duszy. Współczesna nauka nie ma wiedzy, niedoskonała wiedza. Oni widzą wulgarne ciało, ale nie posiadają wiedzy o subtelnym ciele. Ale subtelne ciało jest. Tak my nie widzimy umysłu, ale ja wiem, że posiadasz umysł. Ty nie widzisz mojego umysłu, ale wiesz, że ja mam umysł. Umysł, inteligencja i ego. Moja koncepcja, tożsamość. Ja jestem. Ta koncepcja jest. To jest ego. I moja inteligencja i mój umysł. Ty nie możesz widzieć. Ani ja nie mogę widzieć. Dlatego jak umysł, inteligencja i tożsamość osobowa czy egotyzm przenosi duszę do innego ciała? Oni nie widzą tego. Oni nie mogą tego widzieć. Oni widzą wulgarne ciało, przestaje działać. Wszystko jest zatrzymane. Wulgarne ciało jest spalone na popiół. Dlatego oni myślą, wszystko jest skończone. Ateiści, oni będą myśleć w ten sposób, z ubogim zasobem wiedzy. Oni myślą, że ja widzę, że ciało teraz spalone jest na popiół. Wtedy gdzie jest dusza? Nie ma duszy, nie ma Boga. To jest wszystko wyobrażenie. Ale to nie jest faktem, to nie jest fakt. Faktem jest, że wulgarne ciało jest skończone. Ale subtelne ciało jest. Akcja i reakcja subtelnej rzeczy, subtelnej materii. Umysł jest również materią, ale subtelną. Bardzo subtelniejszą. Tak, niebo, eter. Eter jest również materią, ale jest bardzo subtelny.
i subtelniejszy od eteru jest umysł, a subtelniejszy od umysłu jest inteligencja, a subtelniejszy od inteligencji jest mój egotyzm, ja jestem, ta koncepcja. Oni nie mają wiedzy. Dlatego oni mogą stworzyć broń czy bombę z rzeczy wulgarnych. Chemikalia. To jest wulgarne. Ale ta brahmastra nie jest wulgarna. To jest również materialne. Ale jest to zrobione z subtelnych rzeczy. Umysłu, inteligencji i ego. Dlatego Arjuna zapytał Krishnę: ja nie wiem, skąd to pochodzi, skąd ta wysoka temperatura pochodzi. To jest stwierdzone tutaj. Temperatura jest tak wysoka, nie do stolerowania. Powinniśmy zapytać autorytetu. Krishna jest najlepszym autorytetem. Arjuna pyta jego. Mój drogi Krishna, skąd się wziął, skąd pochodzi ta temperatura? Dlaczego on pyta Krishnę? Ponieważ Krishna jest Deva. Tutaj mamy wiele milionów różnorodność życia. 8 milionów 400 tysięcy różnorodności życia. Spośród tego my, ludzka forma życia, a ponad tym półbogowie na wyższych systemach planetarnych, ich standard życia, ich długość życia jest wiele, wiele razy wyższa niż nasza. Tak jak nasz standard życia, jesteśmy ludzkimi istotami. To jest lepsze od niecywilizowanych ludzi. A standard niecywilizowanych ludzi jest lepszy od zwierzęcego życia. Niecywilizowana osoba. Oni nie mogą wytwarzać pożywienia, dlatego zabijają zwierzęta. Jeśli żyją w lesie i zabijają jakieś zwierzę i jedzą, one nie mogą. Nie mają takiej wiedzy, że las może być oczyszczony i my możemy tak uprawiać ziemię i możemy otrzymać bardzo wspaniałe pożywienie, ziarna, warzywa. Tak wiele rzeczy. Krishi, rolnictwo. Ziemia jest. Ale ci niecywilizowani ludzie nie wiedzą, jak otrzymać potrzeby życia z tej ziemi. Oni tego nie wiedzą. Inaczej w ziemi wszystko tam jest. Jest to stwierdzone w Śrimad Bhagavatam. Nie. Kama znaczy potrzeby. My możemy otrzymać wszelkie potrzeby naszego życia z ziemi. Ziemia jest tak ważna. Ale ludzie niecywilizowani, oni nie wiedzą, jak używać ziemi. Dlatego popełniają grzeszne czynności dla swojej egzystencji. Zamiast użyć ziemię na potrzeby życia, niepotrzebnie,
Chociaż są cywilizowani, oni nie powinni robić tak. Oni zabijają zwierzęta. Zwierzęta, zabijanie zwierząt jest dla niecywilizowanych ludzi. Ktoś, kto nie może otrzymać potrzeb życia przez inteligencję, tak współcześni ludzie, oni otrzymują przykładowo tak wiele maszyn, powiedzmy samochodów, bardzo użyteczny wehikuł. Ale skąd to jest wzięte? Z ziemi. Czym są te składniki samochodu? To jest połączenie materii, ziemi, wody, powietrza, ognia. Ty bierzesz metal, umieszczasz do ognia i topisz go. I wtedy otrzymujesz koła. Podobnie, tak wiele rzeczy. Materialna cywilizacja oznacza wymiana ognia, wody i ziemi, to wszystko. Tak, widzicie wspaniałą lalkę. Czym jest ta wspaniała lalka? Tam jest ziemia, woda, ogień. Zmieszasz ziemię z wodą, zrobisz wspaniałą lalkę i umieścisz w ogniu. Wtedy pomalujesz ją. To będzie wyglądać dokładnie jak bardzo piękna dziewczyna. Ale to nie jest faktem. Podobnie, cały materialny świat nie jest niczym, ale imitacją świata duchowego. Przez takie mieszanie ziemi, wody i ognia i nic innego. Ale ponieważ nie jesteśmy poza tą materialną egzystencją, my jesteśmy w materialnej, ja utożsamiam się z tym ciałem. Dlatego ja myślę, że po zniszczeniu tego ciała wszystko jest skończone. To jest draństwo, ateizm. Nie. Ale Kryszna daje informację. To jest właściwa informacja. Kryszna, najwyższy autorytet, daje tobie informację, że nie myśl, że kiedy to ciało jest skończone, wtedy wszystko jest skończone. Nie. Wszystko nie jest skończone. Dusza będzie przenoszona subtelnym ciałem. Przykład jest dany. Tak jak powietrze przechodzi poprzez ogród różany i ty wąchasz bardzo wspaniały zapach. Ty nie możesz zobaczyć, czym jest ten zapach, ale ty doświadczasz, że jest jakiś zapach. Skąd? Czasami my pytamy, skąd ten zapach przychodzi? Nie możesz widzieć. Podobnie dusza jest bardzo, bardzo mała. Malutka cząstka. Taki sam składnik jak Kryszna. Jiva jest bardzo małą cząstką. Taki sam składnik jak ciało Kryszny. Takiej samej jakości. My mamy nasze vigraha, bardzo małe. To jest również stwierdzone w pismach. Jedna dziesięciotysięczna część czubka włosa. Nie możemy nawet sobie wyobrazić, jaka jest długość i szerokość włosa. Ale dusza jest jedna dziesięciotysięczna część. Jak możesz zobaczyć duszę? Ta mała cząstka
będzie przenoszone przez subtelne ciało, umysł, inteligencję i ego. I to jest umieszczone w nasienie Ojca, w łono Matki. I inne ciało jest wytwarzane pod wpływem czasu. I to pojawia się i pracuje. To jest nazywane transmigracją duszy. Z jednego ciała do innego. To ciało jest dane przez wyższy osąd, autorytet, Yamaraja. Yamaraja wyznacza, jaki rodzaj ciała ta dusza otrzyma. Tak w sądzie jest sprawa i ci decydują zarządcy, jaki rodzaj kary ten przestępca powinien otrzymać. Podobnie tutaj w tym materialnym świecie jesteśmy jedynie zaangażowani w czynności grzeszne. Tutaj tak zwana pobożność i niepobożność to jest tylko wyobrażenie. Naprawdę, jeśli jestem naprawdę pobożny, nie powinienem otrzymać tego materialnego ciała. To pozostanie w więzieniu znaczy przestępca. Możesz być pierwszej klasy więźniem, to nie ma znaczenia, ale jesteś więźniem, jesteś przestępcą. Czasami wielcy politycy, oni są umieszczani w więzieniu. I oni otrzymują wszelkie komforty. Ale to nie oznacza, że nie jest przestępcą. On jest przestępcą. Czy on może być Gandhim, czy kimkolwiek? Ponieważ jest w więzieniu, on jest przestępcą. Podobnie, każdy, kto jest uwikłany w to materialne ciało, on jest przestępcą. On jest przestępcą. Czy ty możesz być na niebiańskich planetach, niebiańskich? Czy na tej ziemskiej planecie? Czy w życiu kotów i psów? Czy insektów, czy wodnych? Tam jest różnorodność życia. Każdy jeden z nas. Tak długo, jak jesteśmy umieszczeni w tym materialnym ciele, to jest zrozumiane, że my jesteśmy wszyscy przestępcami. Dlatego Krishna powiedział: Krishna Bhajana nie jest tak łatwą rzeczą. Ktoś, kto jest kompletnie uwolniony od reakcji grzechów, on nie może przyjąć świadomości Kryszny. Ktoś, kto nie jest kompletnie uwolniony, on nie może przyjąć świadomości Kryszny. Ale w zwykły sposób karma, zgodnie z karmą, tak pracujesz, zarabiając jakieś pieniądze, biznesmen, karma. W zwykły sposób ty musisz pracować bardzo ciężko, dzień i noc, aby uzyskać jakieś pieniądze. Przykładowo, jeśli chcesz jedną lakhę rupi, czy jedną król rupi, ty musisz pracować na to. Ale tam jest inny sposób. Przykładowo, jeden bogacz da tobie. Ty nie musisz pracować. Przyjmij tą jedną lakh rupi, czy jedną król rupi. Przyjmij to. To jest inny sposób. Zwykły sposób, aby zgromadzić król rupi, to może nie być możliwe w twoim życiu. Ale jeśli jakiś przyjaciel czy jakiś bogacz stanie się łaskawy dla ciebie i da tobie, przyjmij to. Ty możesz otrzymać to natychmiast, bez żadnej ciężkiej pracy. Podobnie Krishna, najwyższy bogacz, najwyższa bogata istota, ofiaruje tobie.
Ty nie musisz robić czegokolwiek. Chodź, podporządkuj się mnie. Ja dam tobie natychmiast wyzwolenie. Nie ma niepokoju. To jest Kryszna. On może dać tobie natychmiast wyzwolenie. Jedynie musisz się podporządkować. Dlatego on jest deva. Czasami udajemy się do tego półboga, po jakąś materialną doskonałość, czy ostatecznie wyzwolenie. Ale Kryszna może dać tobie wyzwolenie w sekundę. To jest Kryszna. W sekundę. Inaczej to nie jest bardzo łatwe. Gyani, oni próbują być wyzwoleni i poddają się bardzo surowym rodzajom wyrzeczeń i pokut. Krishrena oznacza bardzo surowy rodzaj wyrzeczeń, oni się poddają. Ale mimo to upadają. Ktoś, kto nie zrozumiał Kryszny, wtedy jego wiedza, jego tak zwana gyana, możliwie w jakimś rozmiarze to jest doskonałe, ale to nie jest kompletnie doskonałe. Kompletnie doskonale będzie możliwe, kiedy zrozumiał Krysznę. Jeśli udasz się w zwykły sposób z platformy karmy do platformy gyany, z platformy gyany do platformy jogi, ale ostatecznie ty musisz dojść do platformy bhakti. Jeśli dojdziesz do platformy bhakti, wtedy tam nie ma kwestii wyzwolenia. To nie jest możliwe. Ty możesz otrzymać lepszą pozycję przez karmę, gyanę, jogę. Przykładowo jogin, on może osiągnąć wiele wspaniałych rzeczy. Przykładowo możemy latać po niebie samolotem. Wiele setek mil możemy, ale jogin w sekundę, on może dotrzeć nawet na słońce. Ta doskonałość jogiczna tam jest. Prapti City. To nazywa się Prapti City. Doskonały jogin, tylko chwytając promienie słoneczne, on może udać się na słońce. On może udać się na księżyc. W sekundę. To nazywa się Yoga Siddhi. Ale nawet jeśli uda się na słońce, czy księżyc, przez Yoga Siddhi, czy materialną naukę, jaka jest korzyść? Nie ma korzyści. Krishna mówi, nawet jeśli udasz się na najwyższą planetę, Brahmalokę, ty musisz wrócić z powrotem znowu. Znowu wrócić, znowu stać się trawą i znowu być zjedzonym przez krowy i znowu ktoś wypije mleko i dostaje nasienie i znowu da tobie narodziny w łonie kobiety. Te subtelne prawa oni nie znają. Jak rzeczy wydarzają się w subtelne sposoby. Dlatego Arjuna wie, ale dla naszego wykształcenia on pyta Krysznę, skąd ta wysoka temperatura się pojawia. My nie możemy zrozumieć. To nie jest możliwe. Tak wiele rzeczy jest tam, nawet w tym materialnym świecie. My nie możemy zrozumieć. My nie możemy otrzymać pełnej informacji. Ale jeśli przyjmiemy instrukcję Kryszny, on daje osobiście instrukcję w Bhagavad Gita. Jeśli zadbamy o nie, wtedy możemy zrozumieć wszystko bardzo łatwo. Duch świadomości Kryszny jest tak wspaniały,
że jedynie rozumiejąc Krysznę, ty możesz zrozumieć wszystko. To jest wszystko doskonała wiedza, doskonała kultura, doskonały postęp cywilizacji. Każdy powinien to przyjąć i wszelkie pytania powinny być odpowiedziane przez Krysznę. Przyjmij to i zostań doskonałą osobą. Dziękuję Wam bardzo. Cześć Prabhupada, Jaya Acharya Deva.